Przed materiałem mamy pytanie do was. Jakie według was są trzy najmocniejsze mapy Anonymo, patrząc na ostatnie spotkania? Od momentu powtórzonego meczu Anonymo na Ninjas in Pyjamas minęło już kilka dni i emocje ludzi nieco się ostudziły. Polacy wygrali z Hienas i już dzisiaj o godzinie 21 podejmą ekipę Double Pony w walce o niezmiernie ważne punkty do Majora w Sztokholmie. Wiadomo, że tego niesprawiedliwego zdarzenia Flashpointowi już nigdy nie zapomnimy. Co nie zmienia faktu, że z każdym kolejnym dniem, zamiast próbować wyjść jakkolwiek z twarzą i po prostu dać już sobie spokój z całą tą sytuacją, to organizatorzy jeszcze podkopują pod sobą coraz większy dołek. Ostatnio na Reddicie jeden z użytkowników zauważył, że na oficjalnym streamie Flashpointa ludzie odpowiedzialni za ten turniej postanowili zablokować słowo rematch na czacie. To jednak nie koniec, bo czytając komentarze można wywnioskować, że cokolwiek co napiszesz związanego z powtórzonym meczem Ninjas in Pyjamas na Anonymo będzie blokowane. Tym samym jeszcze bardziej bez sensu nakręcając ludzi. Podobno od razu banowane są też takie słowa jak packet loss czy też po prostu 40%. Wszystko to urosło już do rangi mema i zamiast dać ludziom tę całą beznadziejną, jakby nie patrzeć sytuację, obrócić w żart, to Flashpoint wybrało cenzurę. Tym bardziej, że są to frazy, które nie są w żaden sposób obraźliwe dla kogokolwiek. Jakiego wyniku spodziewacie się w dzisiejszym meczu Anonymo na Double Pony? Dajcie znać w komentarzach. Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod Piki da wam darmowy balans na start, a dzięki Piki bonus dostaniecie aż 15% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Po jednym z ostatnich update'ów dla jakiejś części społeczności, Counter-Strike ponownie chodzi gorzej niż jeszcze kilka dni temu. Dzisiaj w przeciągu 6 godzin pojawiły się nowe tematy na Reddicie, w których gracze skarżą się na działanie samej gry. Oczywiście, jeżeli kogoś z was dotknął ten problem, to rozwiązania jako tako nigdzie w komentarzach nie podano. Natomiast kilka odcinków wstecz obiecaliśmy podać pełną listę komend do opcji uruchamiania CSGO, które pomogą wam bardziej ustabilizować działanie gry oraz zwiększyć ilość klatek na sekundę. Wszystkie z nich macie teraz na ekranie oraz w opisie tego filmu. Sam osobiście tych komend używam i w sumie można odczuć całkiem sporą poprawę. A tak już pozostając przy ostatniej aktualizacji do CSGO, to Valve po kilku miesiącach postanowiło w końcu usunąć kapsuły Regional Major Rankings z 2020 roku i nie ma w tej chwili żadnej możliwości, żeby je zdobyć. Poza tym wprowadzono jedynie kilka poprawek w tłumaczeniach. Sam update miał jedynie 5 MB i w zasadzie był skierowany tylko i wyłącznie do usunięcia wcześniej wspomnianych kapsułek. Z tego, co podaje portal HLTV, wynika, że Valve planuje zorganizować dwa majory w każdym roku. Jeden ma odbyć się w okolicach maja, a drugi gdzieś w listopadzie. Każde to duże wydarzenie będzie poprzedzone jednym turniejem Regional Major Rankings. Oczywiście osobno na każdy region. Na ten moment Valve jest otwarty na propozycje przez różnych organizatorów, którzy mają czas do końca czerwca. Deweloper zaznacza, że te największe turnieje powinny odbywać się w strefie czasowej, dogodnej dla znacznej części klientów CSGO. Valve zapewnia wsparcie dla puli nagród, podróży oraz zakwaterowania do tych wydarzeń. Już niedługo powinniśmy poznać organizatora oraz miasto, w którym odbędzie się pierwszy major w 2022 roku. Norus ma już swojego jednego faworyta. Według niego to Blast powinien taki turniej zorganizować, najlepiej w Brazylii. Byłoby to fair, zważywszy na to, że ostatni major ESL One Rio 2020 się nie odbył. A tak zmieniając temat, na tę chwilę polskie zespoły walczą o LANa w polskiej lidze sportowej. Póki co udział w tym oficjalnym turnieju offline po długiej przerwie zapewnili sobie gracze Izakopors oraz Paktu. Już 26 maja o slota na LANa walczyć będą Wisła Kraków i Honoris oraz Illuminar kontra Turów Zgorzelec. Tak wracając do Flashpointa, to w górnej drabince zostały już tylko 4 formacje. Astralis podejmie ekipę Mausports w niedzielę, a G2 zagra przeciwko Ninjas in Pyjamas, które 2 dni temu pokonało FunPlus Phoenix 2-0. Co chodzi o dzisiejsze spotkania, to poza Anonymo na Double Pony, o 18 będzie pojedynek Big Nas Sprout, który być może wyłoni kolejnego przeciwnika Polaków. Jeden z byłych graczy CSGO, Sick, który w kwietniu 2020 roku przeszedł na Valoranta, stwierdził, że prędzej czy później produkcja Riotu przegoni CS-a. Jak napisał, stałe aktualizacje i zmiany
na mety utrzymują świeżość w grze. To może nie nastąpić w najbliższym czasie, ale myślę, że kiedyś tak będzie. Nawet jeśli Valve przyspieszy rozwój CS-a, Riot stworzył grę, która zapewni długoterminowy sukces. Dajcie znać, co o tym sądzicie. 20 maja o 23.30 rozpoczął się mecz Evil Geniuses na Pain i tym samym mogliśmy ponownie zobaczyć Micha w akcji. Niestety formacja z Michałem uległa ekipie Pain wynikiem 1-2. Kilka źródeł potwierdza narastające od kilku tygodni plotki. Prawdopodobnie już wkrótce Isa, czyli były reprezentant OG, z CSGO przejdzie na Valoranta, grając w tej samej organizacji. Szkoda, biorąc pod uwagę, że w samym CS-ie mógłby jeszcze naprawdę wiele zdziałać. Dzisiejsi rywale Polaków w Double Pony pokazują świetnego CS-a w turnieju Blast Rising. Francuzi bez przeszkód przeszli przez fazę grupową, a teraz w playoffach idą jak burza. Niestety formacja z Kubenem i Tutsonem na czele, Mad Lions, odpadła w ćwierćfinałach tego turnieju. Poznaliśmy grupy w zbliżającym się turnieju Intel Extreme Masters Summer, który rozpocznie się już 3 czerwca. W grupie B zobaczymy Evil Geniuses z Michem na pokładzie. Na te zawody mają okazję dostać się również gracze AGO, którzy będą walczyć w ESL National Championships o slota na ten wielki turniej. Miło byłoby zobaczyć jeszcze inną polską formację na dużych zawodach. Oby to się udało. Każdy rywal jest jak najbardziej w zasięgu AGO. Game Agents, czyli serbska organizacja, kontraktuje ZRK, tym samym kompletując skład. Frosty zostaje nowym analitykiem w tureckiej formacji Sangal Esports. O kurwa, kontra na nas chyba, dwa smoki. Jest bez, spierdolamy. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a, korzystając z naszych kodów. Tym samym wspierasz ten kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.